Franklin Randkowicz. Burę trzeba umyć. Harder P gram na Five City. Czemu nie można przejechać? Czyli naokoło muszę przejechać, naokoło, tak? Problemy. Złapcie tego bandziora, złapcie go! Złapiemy, pan się nie martwi. Teraz 720 na moście, robiąc salto. Widziałeś to, widzą? Wiem, co zrobimy, wiem pomysł, widzą, będzie się z nią spotkamy. Spotkamy się w jakimś miejscu i ja wyląduję na spadochronie i wyląduję tutaj. Przecież ona zwariuje. Jestem tutaj, skaczę. Czwórka, czwórka, czwórka! Kurwa mać! Wielkie Michalo, raz nie wyszło, no. Dobra. Po drabinach ja jebia 5 zł. Ciskam? Jest. Malenia, lecę do ciebie! Ja ląduję teraz na chodniku, a ty niedługo na moim diku. Sam to wymyśliłem, teraz. I fiko. O kurwa! Czpunie jebany, to gdzieś kurwa ślepy, narkomanie pierdolony, to ty odpierdalasz! No co pan kurde ląduje na ulicy? W chuju mam kurwa na ulicy, co ty kurwa widzisz, że ląduje? Kurwa mi żeś mnie rozjebał specjalnie! Specjalnie żeś to zrobił! No, wieź mnie do szpitala kurwa, ja dziwkę zaraz będę tu ruchał, a ty mi tu się wpierdalasz! Już kurwa mać, ała! Au! Wylądowałem na spadochronie, przetoczyłem się przez maskę, strasznie czuję poobijane plecy. Na szczęście trenowałem cały bok, prawy bok. Na SKS-ie żeśmy przez kozła kiedyś skakali, to akurat wiem jak wiesz, przetoczyć się. Chłop się wjebał normalnie z impetem, musiałem fikoła zrobić przez maskę. O Jezus, o kurwa. Nie szarbną, nie szarbną, bo mnie wkurwiasz. Zbadam pana Palpacyjnie, pan mi powie, w którym miejscu pana boli. Te plecy nie bolą, jak na plecach, normalnie... Dobra. Powietrza nie mogę złapać. Dobra, ściągniemy sobie... Dobra, łapię za Dickensa, nie pierdol. Blowo. Jak się nazywasz, słońce tyłoje? Mocnico anielska? Ręce doktor leczą. Ivy. Doktor Ivy, o, doktor, tak. Doktorka Ivy. Być może. Ale jakby miałby mnie dożyć jutra, dałoby radę jedną przysługę, ale boli przysługę zrobić. Zależy jaką. Nie wiem czy... Boże, kurwa boli. Tutaj weźmiemy sobie maść przeciwbólową. Czy dałoby radę zrobić po samego chuj? Nie, żartuję. Gdzie mi z tą wiertarką? Co ty kurwa, zęby borować? To na dentystyczny wypierdalaj. Nie, weź mi tą wiertarę, chłopie, jestem cały zdrowy. No i elegancko. No, wracając do nas, Ivy, ajty. Wydaje mi się, że byśmy do siebie pasowali. Wydaje to, mi się, to co, burujemy że... lewy czy prawy ząb? Nie, dobra, już idę. Nic tego nie będzie. A po cichutku jakbyśmy byli kurwa w jakiejś komodzie. Nie da rady. Dobra, dobra, spróbowałem, ważne, że próbowałem, nie trzymaj się. Nie ma rady, na pewno. Nie da rady. Na pewno czy skrywasz taką, bo wiesz, nie? Dobra, nie, okay. Nie. Dobra. A jakby tutaj nasza, dobra, ja jasne, trzymaj się. Ale próbowałem, fajnie. Może spotkamy się pod car dealerem, na parkingu car dealera. Dobra, dobra. Wielkie narodziny gwiazdy. Jestem jeszcze. Już po randce? Nie przyjechał. Poza Siusiu to zrobimy sobie jeszcze klocka, wiecie? Myślałam, że mnie wystawiłeś. Absolutnie, już za minutę jestem, ty jesteś na miejscu? Tak, no już czekam. I już daj mi minutkę, już dojeżdżam, za zakrętem jestem. Dobrze. Ej, halo! Dzień dobry! Ała! Cześć, Leti! Siema! Co z moją furą? Przed chwilą ktoś ją podpalił i wybuchła, to jest twoja? Była moja, ale kto ją podpalił? Jak to podpalił? Nie wiem, jakiś ziomek, który był w zielonym samochodzie z takimi dwoma paskami. O, widzisz i przyszedł, miłej randeczki. Dziękuję. Widziałeś, może ktoś mi podpalił furę przed chwilą. Leci, zapraszam, siadaj. Kurwa, wybuchła randka. A widziałeś mnie na spadochronie? No właśnie nie, widziałam tylko, jak go zdejmowałeś. To my go zdejmowaliśmy, kurwa, przecież. Nieważne, pakuj się. To nie widziałeś, jak... nieważne, naprawdę nie widziałeś, jak leciałem na spadochronie? I specjalnie to wszystko zaprojektowałem, przygotowałem, żeby właśnie wylądować na spadochronie, 6 Leti. Kurwa, nie dość, że nie widziałaś... Leti. No, w sumie racja, masz rację. Twoją też zachowam. Do zobaczyska, dzięki za podwózkę. Pa! Zapraszam cię, Ślicznotko, zapraszam. Przepraszam za tą wybuchową akcję. Który stolik wybieramy? A, może przy oknie?
Aj, powiem ci, że nie tak sobie wyobrażałem nasze spotkanie. No. Śmiało, śmiało, pierdolnij się na kanapce. Słuchaj, a w ogóle nie zmieniłem teraz głowy, bo... kurczę, miał to inaczej wyglądać, miałem zrobić fajne show z tym spadochronem, wiesz, specjalnie trochę trenowałem, no to jeszcze wypożyczyłem się z tego spadochronu, no i... Ty już nawet nie wiem, o czym gada. Ale no liczy się gesty, no nie? Gdyby nie no, to, że ktoś... No ale nie, naprawdę nie widziałaś, no? Jak lecę na nim? No nie! Trenowałem to kilka razy dzisiaj. No dobra, nieistotne, co w ogóle u ciebie słychać? Jak ci mija Dzionek? Dzionek w porządku, byłam w pracy... Oj, przepraszam. Jasne, jasne, nie chrę... Zaraz do ciebie odzwonię, jestem na randce. Już? No. Dobrze, cieszę się, że ruszyłaś dalej. Dobra, pa, powodzonka. Pa, pa. Dzięki. No, ty... Powiedziałam... To on! To on! Kto? To on! To on! To on! To on! To on! Chodź, łapiemy go! No ale jak go złapiemy z buta? Letty, jesteś szalona, twoja odwaga mi imponuje, ale nie dogonimy go! Ale co mamy? Od... Fury. Mamy! 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 Mamy? Które jest najszybsze? Nie wiem, to nie idzie. To! Spokojnie, Letty. Dobra, to ty prowadzisz, ja jestem za tobą. O, Letty, wiesz, ja... Dobra, dawaj kopy to. Dobra, jedziemy. O kurwa! O ja pierdolę, Letty, ja cię kryca! Ja pierdolę! Ale mi zrobiła turbo! O! Żyjesz? Tak, żyję, wow. Wow, ale zwariowana randka. No, chyba najlepsza, na jakiej byłam. Tak, no ja też, no w sobie to moja pierwsza, na jakiej jestem. O! Nie, ten gość specjalnie, on chyba sam się droższy, kto to może być? Nie chcę, żebyś pakował też się w tarapaty, Letty. No co ty? No. Uczysz się gangsterki! Jesteś gangsterką? Lubisz gangsterkę? No. Powiem ci, ja kiedyś też, no lubię gangsterski klimat, ale trochę się stresuję wtedy. Trochę, wiesz, można sporo za to zapłacić, słono. A gdzie teraz pracujesz? Pawie. Tym heavy metalowców, motocyklistów, nie? No. To czemu sama na motorze nie jeździsz, he? No bo... Kurczę, powiem ci, jeszcze nie jestem tak wysoko w hierarchii, póki co jestem tylko barmanką i organizatorką. A, ale od czegoś się zaczyna, no nieźle. No. To bardziej chyba kobieca ręka przyda się w barmaństwie niż w warsztacie mechanicznym. Wiesz, nie znajdziemy go chyba, może skoczymy po prostu do burgerowni, zjemy coś dobrego. Ty, a słuchaj, może byśmy pierdolnęli razem furę. Furę? No, wy byśmy ukradli jak Bunny Clyde, Cloud, kurwa, czego tak się nazywa? Wow. Nie, to była para gejów, czy co? No. Tam byśmy coś takiego zrobili. No wiesz, jebnielibyśmy furkę, zrobiliśmy jakiś szmal, żebyśmy się poznali. No bo wiesz, co to za randka na burgerowni? Nuda, wszystko jest takie prostolinijne i nudne. No. A tam byśmy się poznali, wiadomo, podobno jak chcesz poznać super dziewczynę, to najlepiej pójść z nią w góry. Bo wtedy zobaczysz, czy będzie narzekać, czy nie będzie narzekać. Wiesz, w trudnych chwilach trzeba poznać tą osobę. No tak, taki mówi, test. Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. Akurat zawsze poznaję przyjaciół, prawdziwy. Ale nie ma. Siema. Jak z tą randką? Co? Co z tą randką? Jestem na jednej aktualnie. A na drugą? Na drugą? Letty, to tak? To ty randkujesz? Nie, to nie. I w mięśnie? Co ty zrobiłeś? Co się stało? Co się stało? Nie brat linka biednego. Nie, co ty zrobiłeś? Co zrobiłeś? Zapytałem się, kiedy randka. Nie wierzę! On ma teraz złamane serce! Gdzie był? To tutaj? Nie, to nie jest on, to jest jakaś baba. Takie coś mi się odpierdoliło? Nie wierzę. O nie! Znalazłam cię! Jasne, ja miałem poznanie, spotkanie biznesowe, muszę pogadać. Sprawa. W moim pagerze. Czy ja komuś przeszkadzam tutaj? Lucek chciał na randkę. Lucek chciał na randkę, tak? Ale z brandlinem. O! O
chodź tu, budzik. Nieważne. Wiesz, Leti, ja nie wiedziałem, że ty po prostu jesteś taka dziewczyna, że tak powiem, obrotna. Po prostu chyba źle może wybrałem. No nie, no. Ulokowałem swoje uczucia. Zobacz, to w ogóle to nie jest tak. Zobacz. No ale wiesz, dziwnie to zabrzmiało, że kiedy ta randka jakby już... No nieważne, no trochę mi jest smutno, ale to jest normalne, to jest szybki świat. Ja może za tym światem nie nadążam, jestem boomerem, mówią boomer, że ja już tego nie kumam, ale wy, ludzie nowoczesności, to wy codziennie macie nowy związek. Co? Już nie jesteś potrzebna na randkę, dzięki. Hello. Nie no, Heidi, jak chcesz, to śmiało. To nie Heidi. O, przepraszam najmocniej. Cie, no właśnie. No nic, ja chyba widzisz, was nie rozumiem. Tacy są ludzie. Oni... I właśnie pytałeś mnie, czy mam jakichś wrogów. Zobacz, każdy się ze mnie nabija. Kiedy odłożyłem, odstawiłem siłownię, wszyscy mówią, że jestem jebanym beztalenciem, że tylko prowadzenie siłowni mi wychodziło, a do niczego innego się nie nadaje. Próbuję stworzyć jakiś normalny związek, normalny biznes, ale jak widzisz, każdy mnie śmieje się w mieście, kurwa, i wysadzają mi jeszcze furę, kurwy jebane. Słuchaj, nie łam się. Skąd to zwątpienie? Pokażemy razem, że jesteś gangsterem. Obrabujemy bank. Zrobimy mieszkania. Ukradniemy fury. Najebiemy lamusom. Co jeszcze jest gangsterskie? Jebanie lamusów, kradnięcie fury, napady na banki, mieszkania. To jest właśnie bardzo gangsterskie. No. Mówisz bardzo mądre rzeczy. Bardzo wartościowe. Ale... No nie wiem. Bądźmy ze sobą szczerzy. Ty kogoś masz? Że w związku jestem? Tak. Nie, zerwał ze mną chłopak 2 dni temu, ale nie wiem, czy chcę o tym mówić. Jasne, rozumiem, Leti. Wszyscy jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Mam złamane serce. Tak. To znaczy miałam. Odezwę się do ciebie niebawem, dobrze? Jasne, już mi kiedyś tak mówili. Jak mówili, dziwko? 2 dni temu opierdalałaś inne berło. A teraz zgrywasz, kurwa, wielce urażoną? Ej, widzowie, teraz tak poważnie wam powiem. Najgorsza rzecz, jak dupa zerwała 2 dni temu, ale to nie ona zerwała, tylko on ją rzucił. Rozumiecie? Czyli gdyby nie ten chłop, to dalej by z nim była. Franklin nie jest śmieciem. Franklin jest tym papierem, kurwa, co już dupa została nim podtarta. Rozumiesz? Papieżak, jebany papieżak. Mi się nie chce już w tą grę grać. Nikt mnie w życiu tak, kurwa, nie oszukał, jak ta zdzira z Five City.